Witajcie kochani na moim kanale, z tej strony Gosia. Dziś chciałam taki zrobić filmik, spacerek po ogrodzie, ale ogólnie chciałam Wam pokazać tutaj rośliny, które mam posadzone w donicach, które są wysiewane i które zakupiłam, bo tam mam nową pelargonię i chyba nawet Wam nie pokazywałam tej nowej, pięknej odmiany pelargonii. Opowiem Wam tutaj właśnie, co zrobić, żeby przechować pelargonię, co zrobić, żeby przechować supertunię. Tutaj jest supertunia, którą wysiewałam w tym roku z nasion. Nasiona w zeszłym roku, w sierpniu, we wrześniu można szukać w supertunii nasion. To jest, te nasiona są z supertunii bubblegum. I jak możecie sobie zobaczyć, troszkę różnią się tutaj te różowe, bo chodzi mi tutaj głównie o tą różową. Że ona jest taka troszkę ciemniejsza. Zaraz sobie zobaczycie, bo ja mam tutaj obok tą supertunię bubblegum. No i tak, tutaj miała tutaj być tylko jedna sadzonka, ale powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie to wygląda. Ta supertunia była strasznie malutka, jak ja ją sobie tutaj wsadziłam, więc mówię, a wsadzę dwie. No i akurat jedna ta różowa nie była kwitnąca, a ta biało-różowa właśnie była kwitnąca. No i tak wsadziłam, mówię, a zobaczę, co tutaj wyrośnie. No i akurat wyrosła ta różowa. Nawet bardzo mi się podoba takie zestawienie, więc fajnie to wygląda. A tutaj mam supertunię bubblegum. I to jest jedna sadzonka. Możecie sobie zobaczyć, jaką ona tutaj ma ogromną kopułę. Myślę, że tutaj jest jakieś 80 cm. No i tak, powinnam ją przyciąć ten dół, żeby góra bardziej się rozkrzewiła. Ja tam sobie u góry kilka takich pędów usunęłam, żeby po prostu ona się rozkrzewiła, ale nie rozkrzewiła mi się u góry, więc będę ją musiała tutaj troszkę przyciąć tego dołu. Powiem Wam szczerze, że troszkę żal mi było i nie chciałam, ale wiadomo, że supertunia jak jest przycinana, to ona później ładnie się zagęści. Ona generalnie lubi to cięcie. Ja ją mam drugi sezon, bo w zeszłym roku miałam pierwszy raz tą supertunię bubblegum i bardzo byłam zachwycona z tego, że wiecie, jedna sadzonka robi taki ogromny efekt, bo ona naprawdę tutaj jest dużych rozmiarów. Więc ja jestem zadowolona z tego i na pewno co roku będę kupować. W zeszłym roku próbowałam ją sobie przechować w garażu i myślę tak, gdyby ona była częściej podlewana, to myślę, żeby się udało ją przechować, ale tam po prostu, no, rzadko kiedy ktoś podlewał. Ona mi tam zaczęła wypuszczać zielone listeczki i myślę, że gdybym sobie ją przycięła, po prostu to, co wypuszczało, to ja bym sobie ją ukorzeniła i rozmnożyłabym. Rzadko kiedy do garażu tam wchodzę, więc nie zwróciłam uwagi na to, że jednak coraz gorzej wygląda, więc później ją wyrzuciłam, bo stwierdziłam, że szkoda mi trzymać, że sobie kupię nową sadzonkę i że sobie po prostu ją rozmnożę. Więc teraz, jeżeli chcielibyście nasiona, to tak jak się śmiałam, że to jak szóstka w totka, bo generalnie supertunia nie produkuje nasion, ale w zeszłym roku znalazłam tutaj torebki, więc stwierdziłam, zrobię sobie eksperyment, sobie spróbuję wysiać. Dużo osób się śmiało ze mnie, że supertunia nie jest, nie produkuje nasion, że nic z tego nie będzie, ale jak sobie możecie zobaczyć, tutaj ten efekt, ja jestem zachwycona, więc warto czasem po prostu szukać tych nasion i zawsze można sobie coś tam spróbować, poeksperymentować. Widzę, że troszkę inny kolor mają tamte różowe kwiatuszki. Tutaj jest bardziej blady kolor, a tamte są bardziej ciemniejsze. Można i zbierać nasiona i można oczywiście spróbować sobie ją rozmnożyć wczesną wiosną. Kupić po prostu jedną sadzonkę czy tam dwie i sobie ich po prostu namnożyć. Myślę, że warta polecenia właśnie supertunia, bo naprawdę jedna sadzonka, a robi mega efekt na tarasie, czy tam, ja to akurat tutaj mam przed wejściem do domu.
Dobrze, tutaj sobie idziemy i tutaj pokażę Wam, jak to tutaj wszystko wygląda, ale ogólnie chciałam Wam dzisiaj pokazać właśnie te moje tarasowe rośliny. Musiałam przerwać nagranie, bo tutaj sąsiedzi robią jakiś remont i tutaj po prostu coś było słychać. Jeśli chodzi o ogród, na pewno sobie zrobimy spacerek. Pokażę Wam tutaj, co zaczyna znów kwitnąć, ale to sobie tak w innym dniu. I tutaj mam pelargonie, które chciałam Wam właśnie pokazać, bo wiem, że tych pelargonii w ogóle Wam nie pokazywałam w tym roku, jak pięknie tutaj kwitły. No i zaczynają tutaj wypuszczać. Ja Wam tutaj wrzucę zdjęcie, jak pięknie ona kwitła. Nie wiem, dlaczego przestały kwitnąć, bo ja raczej nawożę tak samo wszystkie pelargonie. No a jak sobie zobaczycie zaraz, to tutaj po prostu pięknie kwitną. Tutaj jest nowa sadzonka w tym roku zakupiona, taki blady róż, bardzo mi się spodobała, więc sobie w tym roku kupiłam taką sadzoneczkę i tutaj jest, to są chyba już 3-letnie pelargonie, bo ja mam chyba, albo nawet starsze, chyba 4 albo 5-letnie, bo ja co roku wszystkie pelargonie zimuję w garażu. Tutaj jest przepiękna lobelia, o takich blado-niebieskich kwiatuszkach. Już sobie zebrałam nasiona. Tutaj Wam wrzucę takie drobniusieńkie nasionka. I tutaj jest przepiękna pelargonia. Pelargonia, która mnie zauroczyła już w zeszłym roku. Kogoś widziałam, ale ta osoba nie wiedziała, jak ta pelargonia się nazywa. Ona mi tutaj już przekwitła, teraz ma sporo pąków i kwitnie drugi raz, ale jest naprawdę przepiękna. Taki łososiowy róż, taki nawet nie wiem, jak Wam określić ten kolor. Zaraz Wam pokażę etykietkę, bo etykietkę sobie specjalnie zostawiłam, bo ja rzadko kiedy mam z nazwą, a w tym roku sobie zostawiłam. Taka to jest pelargonia. No jest przepiękna, siostra się śmiała, że wygląda jak taka różyczka. Tutaj jest kolejna pelargonia, która właśnie jeszcze nadal pięknie kwitnie. Sporo pąków wypuściła i ona akurat cały czas kwitnie. I właśnie dlatego mnie to zdziwiło, że tamte mi przekwitły po lewej stronie. Może dlatego, że mają troszkę mniej tego słońca, nie wiem. Bo one są tak samo nawożone. To samo dostają. Ja mam kupiony nawóz w tym roku, bodajże miałam chyba z bioponu. I oprócz tego również miałam nawóz taki w saszetce, taki do rozrabiania w konewce. Jeśli chodzi o nawożenie, ja sobie staram się raz w tygodniu nawozić te pelargonie, a jeżeli czasem się uda, to nawet dwa razy. No i dlatego zaskoczyłam się, że po prostu te z lewej strony mi nie kwitną, zbierają się znów do kwitnienia, a te właśnie tutaj po prawej stronie pięknie nadal kwitną. Jeśli chodzi o zimowanie, ja je przezimowałam w garażu, w kotłowni. Ja tam, temperatura mi tam spada tak do 0 stopnia, jeżeli na zewnątrz jest tak minus 20, to tam w garażu jest 0. Nigdy mi tam nic nie zmarzło i nigdy mi tam nie marznie, że tam jest minus 1 czy minus 2. Chociaż w pelargonie jak będzie minus 1, to nic się nie stanie, bo ja w zeszłym roku wszystkie pelargonie zbierałam, jak było na zewnątrz minus 1. Po prostu troszkę tam te liście takie się zrobiły, ale ja wszystkie schowałam do garażu i do tej kotłowni i naprawdę wszystkie pięknie mi przezimowały. Jeśli chodzi o supertunie, no to tak jak mówiłam, że trzeba po prostu podlewać. Tutaj te pelargonie były podlane tylko 3 razy i naprawdę wyglądały w opłakanym stanie, ale naprawdę sobie dały radę. Wyciągnęłam z kotłowni, przycięłam, przesadziłam do świeżej ziemi, no i podlewałam nawozami. I pięknie tutaj zdobią. Więc na pewno w tym roku będę chciała znów
wszystkie pelargonie sobie przezimować. Jeżeli chodzi o super tunię, raczej nie będę jej zimować. Po prostu sobie kupię jedną sadzonkę i w przyszłym roku sobie ją rozmnożę. Chyba że zbiorę nasiona w tym roku, będę szukać nasion. Jeżeli zbiorę nasiona, no to sobie również te nasiona będę wysiewać. Jeśli chodzi o moje tarasowe pelargonie, o, a Boluś tutaj siedzi, chciał się z mami przywitać. Cześć, Boluś. Cześć. Nie? Nie chcesz się przywitać? Tutaj, jeżeli chodzi o taras, nawet w tym roku nie był malowany, bo po prostu robiliśmy trochę w domu remont i dlatego ja trochę zaniedbałam parę rzeczy, jeśli chodzi o ogród. Tutaj są pelargonie, które były w zeszłym roku również zimowane w garażu, znaczy w tej kotłowni, i pięknie mi przezimowały. To są takie jakieś ogromne kwiatostany. Trochę mnie denerwuje, bo one się sypią i tutaj później jest bardzo dużo tych kwiatuszków, bo tamte różowe mi się tak nie sypią. No i pięknie mi tutaj co roku kwitną, naprawdę ogromne kwiatostany. Naprawdę piękna pelargonia. Ja co prawda nie lubię czerwieni jakoś tak, chociaż to nie jest taka czerwień, bo tutaj widzę, że w kamerce u Was to jest taka czerwień, a tutaj są bardziej takie padające w bordo. To jest jedna sadzonka i ona właśnie mi się tak rozrosła. Naprawdę jest to ogromna pelargonia, to jest z takich tych wyższych. No i cały czas kwitnie, cały czas zdobi. Jestem zadowolona. Sąsiadka wtedy chciała to wyrzucić, ja mówię, a daj. I sobie posadziłam. W zeszłym roku pięknie kwitły, w tym roku również pięknie kwitły. Pięknie kwitną, bo one naprawdę bardzo długo kwitną. Tutaj mam begonie, które w tym roku kupiłam za 2 zł. I powiem Wam szczerze, że były posadzone w takiej dużej donicy, ale jednak się im tam nie podobało. Po prostu chyba miały i za mało tych odżywczych składników, także źle rosły. Ja sobie tutaj posadziłam do tej donicy takiej mniejszej, no bo chciałabym je później przezimować w garażu. Jeśli chodzi o taras, no to po prostu nie mamy tutaj nic specjalnego. Tutaj jest begonia, która pięknie kwitnie. Naprawdę jest uroczą begonią i dlatego wzięłam tamte po 2 zł, bo ja pierwszy raz mam begonie. Tutaj jak ona przekwita, to są takie brązowe, ale naprawdę piękna begonia. Super to wygląda. Tutaj jeszcze Wam pokażę, bo różyczka, którą zakupiłam w tym roku na przecenie, to mi zakwitła. Więc bardzo pięknie tutaj te pąki. Ona tutaj będzie posadzona na tej rabacie koło tej hortensji ogrodowych, także myślę sobie je właśnie tutaj posadzić. A tutaj są super tunie z nasion, które wysiewałam. I tutaj chyba są 3 albo 4 sadzonki i tutaj są takie różowe, ciemniejsze, z białym środkiem. Miałam sobie je przyciąć, nie przycięłam, może teraz to po prostu przytnę. Po prostu zetnę je całe i może jeszcze tutaj się coś zagęści, no bo one tak były posadzone. Były troszkę przycięte, ale za mało. Teraz widzicie, no nie są takie. I one również się same czyszczą, bo mi tutaj spadają. Czasem warto wysiać sobie, spróbować. A za dziś dziękuję i do następnego razu.